Cześć. Cześć. Kontynuujemy słowniczek. Alfabecik, pora na literę D jak DVBT. Tak, albo DVBT. Dwa, sprawa, wiesz, sprawa się zrobiła poniekąd polityczna. Tak? O tym zrobiliśmy już dwa filmy co najmniej, także. Tak, no, to były takie raczej poradnikowe, a teraz tak w skrócie, no bo faktycznie co powiedzieliśmy to znaczy? Tam większość rzeczy. To jest Digital Video Terrestrial, czyli naziemny, bo jest jeszcze DVBC jak cable, czyli kablowa. W zasadzie zasada ta sama, różni się nośnikiem. O co chodzi? Jest to tak w skrócie telewizja cyfrowa, tak? Bo wcześniej telewizja była analogowa, to nagraliśmy filmik, czym się analogowość od cyfrowości różni. No generalnie telewizja analogowa działała w ten sposób, że każdy program miał swój kanał częstotliwości i już, i on sobie tam po prostu nadawał, czyli tam powiedzmy jedynka to była na tam iluś tam megahercach, a dwójka na iluś tam megahercach. A jak wyjechaliśmy gdzieś indziej, to były te częstotliwości inne. To trzeba było to przenieść. Co to sprawiało? No sprawiało to, że ta pojemność, powiedzmy, tego pasma nadawczego była ograniczona. Nie mogliśmy w danym miejscu nadawać więcej niż X kanał. Znaczy to teraz też nie możemy więcej, no, ale ta pojemność jest zwiększona dzięki... W tym samym, dzięki kompresji między innymi. No i dzięki temu, że to jest troszeczkę inaczej pakowane, bo w tym momencie to jest tak robione, że mamy na jednym tak zwanym multipleksie, to się dlatego multiplex nazywa, bo to jakby w jednym strumieniu jest nadawane kilka albo kilkanaście nawet kanałów, to bym porównał do takiego Wi-Fi w jedną stronę. Czyli po prostu mamy kanał cyfrowy, którym nam lecą sobie dane, a my sobie wybieramy, które z tych danych nas tak naprawdę interesują i które sobie będziemy oglądali. Dlatego co mądrzejsze dekodery potrafią na przykład pokazywać nam jeden kanał, a nagrywać drugi. To jest jak najbardziej możliwe, bez żadnego kombinowania. Jeżeli te oba kanały są na jednym multipleksie, to możemy sobie właśnie oglądać jeden, drugi nagrywać. O ile oprogramowanie dekodera nam na to pozwala, no i jeżeli mamy na co to nagrać, czyli tam mamy wetkniętego jakiegoś dyska, pendrive'a czy cokolwiek innego. No bo dekoder z dyskiem, no to pewnie, no ale to już jest sprawa wtórna, tak? Tak, i trzeba odróżnić dwie rzeczy. DVB-T, czy tam DVB-T2, pewnie za jakiś czas DVB-T3, to jest jakby sposób nadawania, a czymś zupełnie innym jest sposób kodowania poszczególnych kanałów, czyli kompresja. Tu też mówiliśmy taki przestrogowy filmik, że nie każdy dekoder, który ma DVB-T2, będzie nam odbierał te nowe kanały, bo on co prawda DVB-T2 będzie miał, ale nie będzie miał tych najnowszych algorytmów kompresji, czyli Hertz konkretnie. I tak, będzie się dziwnie działo, tak? Ale tak w skrócie, no bo tu tak naprawdę nie ma co o tym dużo mówić. No DVB-T to jest cyfrowa telewizja naziemna, DVB-C to jest cyfrowa telewizja kablowa i tyle, no. Wiecie już, co ten skrót oznacza, kiedy go spotkacie. Standard nadawania telewizji naziemnej, obecnie obowiązujący. Obecnie DVB-T z numerkiem 2. Tak? No ale to akurat już kolejna po prostu generacja i pewnie czekałem na kolejne jeszcze także. Tak, no pewnie jakieś tam częstotliwości się znowuż pozwalniają, to będzie można tam znowuż dołożyć kanał. A jeszcze od razu wtrącimy, jak już jesteśmy też przy D, jeszcze możecie spotkać skrót DAB lub DAB+, to jest z kolei Digital Audio Broadcast, czyli cyfrowy standard nadawania radia, który dopiero przed nami i mam wrażenie, że on się przyjmuje dużo, dużo wolniej. Dużo wolniej, bo powiem Ci, że DAB wystartował w Polsce chyba nawet wcześniej niż DVB-T. Tak, kawał czasu i się nie przyjął po prostu zupełnie. No ale dlaczego? No wymieńcie we wszystkich samochodach radioodbiorniki, no bo okej, w samochodach telewizor raczej rzadko występuje, w gospodarstwie domowym załatwiono to dekoderem. Nie, Adam, problem jest inny. Problem jest inny. Przyrost jakości na DAB-ie jest nieodczuwalny, a niektórzy twierdzą, że nawet gorzej, bo oni się zdecydowali na dosyć marne parametry kompresji. To też. A po drugie, nie ma aż takiego parcia, ponieważ sygnał radiowy zajmuje dużo, dużo mniejszą szerokość pasma. No. Pojemność nam wystarcza. Tak, więc pojemność pasma radiowego nam wystarcza. Nie ma takiej potrzeby, że musimy na... No tak, i właśnie jest, mówię, plus to parcie takie ekonomiczne, no bo radio domowe, powiedzmy, że łatwiej byłoby mieć niż samochodowe. Za, plus dużo, jeszcze, za dużo kłopotów, za mało zalet, jeszcze żeby to rzecz, poszło. Jeszcze tak? Zasięg, mój drogi. No bo faktycznie bardzo często ja się uczepiłem tych samochodów, bo ja na przykład radio słucham wyłącznie w samochodzie i no radio cyfrowe, sygnał jest albo go nie ma, albo mamy odbiór, albo jak jedno zero gdzieś po drodze, czy tam jedynka uciekła z tego sygnału,
to mamy w głośnikach ciszę albo pykanie. Natomiast radio, no samochodowe, wiecie jak się zachowuje. Jesteśmy gdzieś w górach na jakimś zakupszu dolnym. Trochę poszumi, coś tam potrzeszczy, ale... Wyjedziemy za górki i znowu tak, tak. Będziecie wiedzieli, ile tam, kurczę, wody w Wiśle przybyło w komunikacie. Natomiast w radiu cyfrowym, no to już kicha. Nie ma... Wiesz, ja już pomijam, że jak się przełączysz na długie, no to już w ogóle będzie... A nie, no to już jakby, ale to już nie mówimy o prehistorii radia, bo to już jest tak już naprawdę bardzo zagorzałych chyba fanów radiofonii pasmo. Natomiast no, na pewno nie przyjmie się to tak szybko jak telewizja. Natomiast taki skrót też możecie spotkać. Jakbyście mieli w sklepie, kupowali, nie wiem, radioodbiornik i tam będzie napisane DAB, czy tam DAB Plus teraz, no to znaczy, że on odbiera już ten cyfrowy zakres radia także. I też jest na D. Albo tylko, i także to też nie, uważajcie. Nie, tylko to bo, jeszcze się raczej nie zdarza. A ja widziałem już radyjka, które były tylko dabowe i w ogóle nie miały części analogowej. To jeszcze analogowej. Na takiej, prawdę mówiąc, się nie potknęło. I to się można, radyjka. Że tak powiem, też naciąć, bo się nagle okaże, że no wiesz, tak, podłączysz i... I mało co odbieracie, bo tych rozgłośni cyfrowych w Polsce jest trochę, ale powiem wam szczerze, no na przykład dla mnie ta oferta w ogóle, no, mech. No ale to rzecz gustu oczywiście. No dobra. No dobra, to D mamy z głowy, widzimy się przy kolejnej literce. Nara. Cześć.